Siemanko, z tej strony Rolez, witam w kolejnym Rolez vlogu na moim kanale. Na wstępie zostawcie łapkę w górę, czytajcie opis pod filmikiem. No i też przypominam o tym, że może się pojawić się przed intrem moich filmików. Więcej info w opisie albo w innych moich filmach. Obczajcie sobie. A ja się generalnie bawię w studio nagrań. Jak widzicie, jest mikrofon, słuchaweczki do niego podpięte. Tutaj mamy tekst piosenki, odwrócę go, żebyście nie mogli sobie obczaić. Będzie już na moim kanale, bo już nawet jest. Piosenka, na którą ostatnio mam straszną fazę, nawet łapki nie zostawiłem, jak widzicie. I tu mi się już renderuje klip, jak widzicie. Także to już jest na kanale, albo dopiero będzie. Ale raczej już jest, także obczajcie sobie. I jeszcze odwiedziła mnie Kicia, przyszła do mnie do pokoju sobie pochillować. Tak, Luncia, przyszłaś sobie posiedzieć ze mną? Tak było. Tak, w kuleczkę się zwijasz, Luncia. O, moi drodzy, wyrenderowało się, także już wam puszczam. Uwaga. Fragmencik tylko puszczę. Tak bardziej gdzieś tu. Zakupy planted. Zakupy robione. Kurwa właśnie. Człowiek duch. Spacerowanko, moi drodzy. Tutaj jeszcze nie byliśmy na vlogu. Także pierwszy raz jesteśmy. Tu mamy myjnię. I co tutaj mamy za rejon, kurczę? Nawet nie wiem. W tamtą stronę jest cmentarz powązkowski. Ale nie pamiętam, co tu się za dzielnia, jak się nazywa. Zaraz sprawdzimy. Patrzcie, moi drodzy widzowie, wyszło słońce ładnie. Ale tu ładnie okolica wygląda. No i co tam jest napisane, to ja nie widzę z takiej odległości. Więc podejdziemy tu do budynku. Powinno na nim być, co to jest za dzielnica. Albo może przystanek, będzie łatwiej. Bez kitu. Także ten przystanek, co tu jest, to jest Kochanowskiego. No i tak to wygląda. No tu na vlogu jeszcze nie byliśmy. Pomniczewka piasku. Także mordeczki, te dzielnica, co tutaj jest, to są piaski. Także nie dziwię się, że tutaj nie było żadnych ujęć na vlogi, bo ja tutaj w sumie nigdy nie bywam. Teraz sobie łażę spacerkiem. Więc to jest rzadkość, że tutaj przechodzę. No, moi drodzy, idę sobie tędy kulturalnie, a tu... ziomeczek troszkę urwał. No widzowie, mnie tu jeszcze nigdy chyba nie wywiało na vlogu. Także jesteśmy teraz na Jelonkach. Tutaj... pamiętam, że kiedyś tutaj były duże pola. Konie nawet tu kiedyś były. A tu teraz zrobili jakieś galerie, bloki i tym podobne. Ale pokczam. Smakuwa, widzowie. Chodzę sobie tutaj po okolicy. Jesteśmy na Jelonkach. No i zgłodniałem, sobie pączu się wziąłem. Zaraz się łapię z kumplem. Sobie połazić, pozdro. Gastro, moi drodzy, wjeżdża. Elegancko. No i też serdecznie zapraszam na fanpage'a, wbijajcie. Siemanko, witam w mojej kuchni. Będziemy dzisiaj sobie gotować spaghetti po studencku. Będziemy potrzebować do tego pulpety albo po prostu sos i mięso, jak kto woli. Bardziej budżetowo chyba wychodzi to, chociaż mogę się mylić. Dodatkowo potrzebujemy makaron, wasz ulubiony. I to wszystko. Także pierwsza czynność to gotujemy sobie makaron. Według zaleceń producenta. Albo po swojemu, jak kto woli. Także pierwsze co, to gotujemy makaron. Ja tu jeszcze sobie mojego ulubionego Liptonka robię. Także niech się czajnik zagrzeje szybciutko, bo już grzałem go. O, tam się kot skrada. Przyczajona puma. Dobra. Uwaga. No, halo. Good trip. Ja zawsze sobie robię dzban herbaty. Nie opłaca mi się robić szklanki, bo... chwila, moment i nie ma. No do tego potrzebujemy durszlak jeszcze, żeby odcedzić makaron. Nic trudnego.
No i obowiązkowo jakaś micha albo jakieś naczynko, w którym wymieszamy wszystkie składniki ze sobą, żeby to wszystko się razem zaprzyjaźniło. Jesteś czarno, nie widać cię. Nie no, widać, widać. Ale ryjca zbytnio nie widać, jak jest. Luna, popatrzy tu. O, słabo ją widać. Puma. No i gdy już odcedzimy sobie makaron, wrzucamy go do naczynka, potem zalewamy sosem gotowym lub też jak macie to spaghetti. No i w sumie gotowe. Porcjować, podgrzewać i do jedzenia. Dawaj, był tylko mój PESEL. Spizgałem się tak, że słyszę moje serce. Moja ulubiona nuta. Znaczy jedna w sumie z ostatnio moich ulubionych. Widzowie, wbijajcie na Instagrama, bo to co się tu dzieje, to jest po prostu dramat. Te followy stoją w miejscu jak nie będę mówić co. Wbijajcie, obczajcie sobie foteczki, fajne są. A tak swoją drogą to live'ika teraz będę robić. Dawno nie było transmisji na Roles Live, więc trzeba by troszeczkę zaległości nadrobić. Moi drodzy, jako że już po sprawie sądowej, to nie muszę się odbijać na dozór, na bagiety. Także jadę po prostu na obiad do taty. Pozdro. Wyszedłem właśnie od taty z obiadu. Także good trip. Idę na autobus właśnie do domu. I odpalam dzisiaj strumyczek na głównym kanale, czyli na tym, na którym teraz oglądacie vloga. Ogólnie streamy będą na kanale Roles Live, także wbijajcie na Roles Live, bo tam będą często streamy, a tutaj na głównym będą rzadziutko. W opisie tego filmu macie. Zobaczcie, widzowie robią mi remont na klatce, przez to na live'ach jest tak głośno i słychać wiertarki. Zobaczcie. Pozdro widzowie, gruby pozdrawia. Wbijecie na Instagram i na Discorda, bo można sobie ze mną pogadać i pochillować. Pozdro. Siemanko, witam w unboxingu. Mamy tutaj paczuszkę. Zresztą widzicie o taśmę, także good trip. Nie wiem, czy to od góry otwierać. Chyba od góry. Także w paczuszce jest bongo, na które dorzuciliście moi wspierający i generalnie donatorzy na live'ach, na Roles Live'ie i tutaj na głównym kanale na Rolesie. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy się dorzucili. No i dobra, natniemy tutaj. O, może ja tego nie będę pokazywał, bo to jest ten. Adresówka też, to odwrócę. Wszystkie tutaj rozetniemy. No i dobra. Co my tu mamy? Te styropiany, jak widzicie. Dużo dość. Tak to wygląda. No i mamy tutaj bongo RB148. Nie jest jakieś ogromne, ale nie miało być ogromne. Miało być po prostu ładne, fajne i filtrujące. Także zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, dobra. Mamy nasze bonio. No i nasze bonio wygląda tak. A gdzie są cybuchy i tym podobne? Halo? Dobra. Mamy tutaj kolejną paczuszkę. Już się chciałem denerwować, że nie ma. Ale dobra. Przy niej jest chyba w zestawie. Także uwaga. Mamy tutaj. O, włożyli papier, żeby to się nie stukło. A nie, jednak nie. Czyli momencik, mamy takie bonio. Tutaj mamy jedną komorę na wodę. Tutaj mamy drugą, taką komorę bulgującą na wodę. Tutaj mamy właśnie element do cybucha, czyli możemy zamontować taki cybuch. Nie wiem, czy to tak się montuje. Chyba tak to się montuje, aczkolwiek momencik, jeszcze zobaczymy tutaj, co jest. Tu też coś jest zapakowane. I mamy tutaj zapakowane coś takiego, taki mieczyk jakby. Jak to działa? Do czego to ma służyć? Momencik, jak wsadzimy w ten sposób. To mamy cybuch do tak jakby palenia, że normalnie tutaj kładziemy palenie i sobie możemy palić. O, proszę bardzo. A możemy też zrobić daba, czyli po prostu nagrzać to szkło, żeby było do czerwoności, przykryć tym i sobie po prostu machnąć daba. Więc to jest bonio i do dabów, i do zwykłego jaranka. Już niedługo będę chrzcić to bonio.
Gruby pozdrawia. Yo. No i moi drodzy, jestem znowu bardzo zdenerwowany ze względu na to, że zepsuł mi się znowu telefon normalny i muszę używać cegłofonu zastępczego. Tutaj jak widzicie, zrobiłem sobie herbatkę, tu mamy mojego Discorda, zapraszam serdecznie, wbijajcie. I moi drodzy, namierzyłem mojego ulubionego Energola z poprzednich lat. Kurcze pieczone, moi drodzy, tylko gdzie to jest jakieś światełko? Dobra, trzeba tutaj odpalić światełko. O, coś wspaniałego, jak ja dawno tego nie piłem. Ojeny, ale nostalgia. Pychotka. Dzięki wielkie, pozdrawiam. No i tak coś czułem, widzowie, tak coś czułem. Nie wiem nawet ile minęło, w każdym razie już się telefon zepsuł, w sensie już się ekran zepsuł, nie działa. Życie. Ani razu mi telefon nie upadł, ani razu go nie nacisnąłem, nie uderzyłem. Dziwne. 27 lutego naprawiłem ten telefon, w sensie już dostałem go z powrotem. A mamy dzisiaj 21 marca, także... Niesamowite, nawet miesiąca ten telefon nie pożył. Sorry widzowie, muszę wam smaczka narobić, ale Jasio mi postawił kebaba, także dzięki Jasiu, pozdro. I siedzę z nim właśnie na Discordzie i gramy w Call of Duty, także dzięki mordo. Wbijajcie widzowie na Discorda, mamy nowy wygląd Discorda, nowe strefy, nowe rangi, wbijajcie koniecznie, w opisie macie na pewno. Tutaj sobie piję Energolka, bo mamy kolejny ładny ranodzionek. No i śniadaneczko wjeżdża, pozdro widzowie. Zobaczcie widzowie, elegancko, kamerka party. Także wbijajcie na Discorda, bo tu się dzieje. Widzowie, nie uwierzycie, chłop na Discordzie. Pokaż mordo pistolet oddzielania, możesz pokazać? O, muszę poczekać chwilkę, bo ziomek poszedł po pistolet. Ale, no widzowie, widzieliście przed chwilą. Gościu se wydziarał, to zaraz wam zrobię kolejne ujęcie, jak już pistolet pokażę. Zobaczcie widzowie. Tutaj pokazał pistolet do dziarania. Ładnie go pokaż, żeby wszystko było widać. Kulturka, o. Pokaż ładnie dziarę jeszcze. Pokaż ładnie dziarę jeszcze raz. O, widać. Kurczę, no nie wierzę w chłopa. Ja jeszcze takiej dziary nie mam, muszę se zrobić. Także pozdrowienia dla Dertha Vadera. Jaką ty masz ksywkę, byku, żeby cię z ksywy pozdrowić? Vortex, pozdro mordeczko, dzięki wielkie. Znaczy dzięki, kurna, mega podziwiam, że się to wydziarał. Także pozdro mordeczko, elo. W ogóle widzowie, okazało się, że chłop, który wydatuował sobie moją nazwę, kurna, marki, Hizzy, kurcze, to jest mój influencer, który się nawet nie ujawniał, dopiero teraz mi się ujawnił. Także serdecznie zapraszam na jego Instagrama, jest to Vortex Pieter. Wbijajcie. Ziomek, dobry wariacik. Patrzcie w ogóle mojego kota. Przyczaił się jak chlebek. Jak się uda do niej podejść i się nie spłoszy, zobaczycie fajnego kota, jak się złożył w chlebek. No i nie ucieka, zobaczcie. Ona nigdy nie ucieka. Znaczy, no czasami ucieka, żeby się pobawić. Się kitra. A teraz dumnie sobie chilluje luncia, tak? Ja jeszcze nagrywam. Dobrze, dobrze, latasz, wariacie. Dawaj! No dlaczego? Oj. Musisz bardziej przytulić zakręt. Ale tak nie mogę. No dobra, pan. Znaczy, spróbuję z pierwszej kamery. Na trawę to zjedz. No, zjedz z trawy, bez kitu.
Teresia Kamen, to wiesz. Good trip, dawaj w prawo, dawaj w prawo. I w prawo. Dobra. Ajajajajaj, dobra. Panie Patochu! O dobra, to już mnie zarzuciło, ale... Dawaj, no i elo mordeczki, idziemy sobie teraz na autobus albo na tramwaj, jeszcze nie wiemy. Ja jadę do wujaszka, a ziomale jadą niestety do domu. Yo! No moi drodzy, właśnie złapała mnie policja na rondo wiatraczna. Dwa razy pod dom. Dwa razy, kurczę, w sensie jeden raz na rondo wiatraczna. Złapali mnie. Przeszukali, zabrali mi pałkę teleskopową. To jest bardzo smutne, kurde. Jestem z wujkiem, ogólnie tam wujek tle jest. No i spisali nas. Zrekwirowali mi batona. Przeszliśmy jeden przystanek dalej. I podjeżdża znowu wielka radiolka. Zatrzymują nas. A my takie... Przed chwilą nas przeszukiwaliście. A oni takie, nie my, tylko inny patrol, nie? Oni szybko na radyjko puce rzucili, czy naprawdę byliśmy przeszukiwani. Na radyjko im odpowiedzieli, że jak najbardziej. I nas puścili, ale beka w ciul. Kurde. Niesamowita akcja. Bankomat robi pik pik. Gruby kitos. No widzę, zobaczcie. Tam wujek stoi i policja go spisuje. Ja w porę się ewakuowałem. Stoję tu z ziomeczkiem, nie wiem czy go widać, nogi jego, ale ewakuujemy się dalej. Elo. Jesteśmy, moi drodzy, przy Narodowym i lecimy, kurcze pieczone, żeby nie zamknął. Mordo, good trip, zdążyliśmy. Pozdrawiam widzowie, Skarżewski Park taki piękny. No i moi drodzy, spacerowanko, yo. Idziemy, kurcze, powoli w stronę Bemowa i jak mi się nogi zmęczą, to wsiadam w busa. Pokczamp. No powiem wam, że skucha. I to dość gruba skucha. Bez kitu, dupli się ostro. Chyba trzy samochody? Z karetką się chyba dupły. Albo dwa samochody i karetka se przyjechała tako, I don't know. O, jeszcze psiarskie stoją. Bez kita. To ty, druga karetka? Ty, co jest? No i chawirka, niedługo w kimę, yo. Kupiłem sobie teraz na dniach taki dzwonek rowerowy, bo już się zaczyna robić ciepło, sezon się zaczyna robić, więc mam nadzieję, że zacznę w końcu wychodzić na rower z ekipą i będziemy po prostu fajne vlogi kręcić dla was. No i mam taki dzwoneczek, mamy taki dźwięk. Także to jest pierwszy dźwięk, jak przytrzymamy, to nam się zmieni na inny. Mamy jeszcze właśnie taki. I jak przytrzymamy, też kolejny. No, i to są wszystkie trzy dźwięki, które są w nim dostępne, ale ja sobie zmienię na trąbkę klauna, bo jest najmniej, że tak powiem, strasząca, nie? Żeby ludzie zawału nie dostawali, jak będę jechał. No. Nie wiem, czy nawijałem, ale znowu telefon poszedł się dupsyć. A że jest znowu jakieś obostrzenia covidowe, to nie mogę w ogóle go oddać do serwisu. Żenadix, ale otwieram sobie tutaj energetyczka i będzie chill. Mieć nadzieję, że serwis mi otworzą tak szybko, żeby jeszcze w tą, że tak powiem, w ten czas gwarancji się zmieści, bo będzie smutno. No i witam was już w domciu, jestem mega zmęczony, mega niewyspany, ale dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga. Łapa w górę, bardzo mile widziana, udostępnijcie jeśli możecie i do następnych vlogasków. Strzałka.